Dzień dobry. Nowy epizod, nowe wspaniałe miejsca. Dzisiejszy odcinek zaczynamy na poziomie zero, czyli na poziomie morza. Jakieś 650 km w tamtą stronę znajduje się najwyższy szczyt Australii, czyli Góra Kościuszki. I tam dziś będziemy zmierzać. Zapraszam. Skrzypiąca plaża znajduje się w Parku Narodowym Wilson Promontory. Jest on bardzo popularny, chyba jest jednym z najbardziej zatłoczonych miejsc, jakie do tej pory odwiedziliśmy. Ale nic dziwnego, warunki tu są idealne. Oprócz kilometrów tras w górach jest czysta rzeka, w której można pływać, a jak ktoś woli surfować, no to od tego są idealne warunki na plaży. Wszystko to w otoczeniu naprawdę dzikiej przyrody, zwierząt jest tu mnóstwo. Uciekło. Straszne. Muchy wszędzie. Na kempingu, na którym się zatrzymaliśmy, w toalecie widnieje ostrzeżenie o wombatach, które w poszukiwaniu jedzenia potrafią wygryźć dziurę w namiocie. Gramy sobie w pokera, a tu nagle wyskakuje wombat. Wyjechaliśmy z parku i kierujemy się w kierunku krainy zwanej Gippsland i w kierunku tamtejszych jezior. Wyspa słynie z bardzo dużej populacji koali. Dopiero zaczynamy krótki szlak, którym będziemy się poruszać po wyspie, a już widzieliśmy 6 osobników. No tak blisko na dziko koali jeszcze nie widzieliśmy. Widzieliśmy z tak bliska tylko koale w sanktuarium koali, które odwiedziliśmy w Brisbane. I nagraliśmy tam odcinek z bardzo dużą ilością informacji na temat tych przeuroczych zwierzątek, więc odsyłam Was do tego odcinka. Link znajdziecie tutaj i na pewno w opisie. Podczas wypatrywania koali dostrzegliśmy bardzo nietypowego ptaka, że ma bardzo szeroki dziób i potrafi go bardzo szeroko również otworzyć. I co charakterystyczne dla niego, potrafi się bardzo dobrze maskować. Jeśli zbliży się do gałęzi, to wygląda po prostu jak kora drzewa. Kolejny ciekawy gatunek ptaka, który dostrzegliśmy na tej wyspie, to łabędź czarny. Widzieliśmy już go wcześniej, mogliście go na pewno zobaczyć w naszych poprzednich odcinkach, ponieważ przewinął się gdzieś na Tasmanii i na południowym wybrzeżu. Łabędź czarny jest endemicznym ptakiem dla Australii i Tasmanii i naturalnie występuje tylko tutaj.
zatrzymujemy się na 90-milowej plaży i rzeczywiście ma 90 mil, czyli 145 km. I dzięki temu jest drugą najdłuższą plażą na świecie i widać to, ponieważ rozciąga się aż po horyzont. A co ciekawe, dokładnie po drugiej stronie Australii znajduje się 80-milowa plaża, którą również odwiedziliśmy. Wjechaliśmy na wielką drogę alpejską, ale oczywiście nie chodzi ani o Alpy austriackie, ani o szwajcarskie, ani o włoskie, ani nawet o francuskie, tylko australijskie. Może to się wydawać dziwne w gorącej Australii, zwłaszcza w taki dzień, kiedy świeci słońce i jest 38 stopni, ale jesteśmy w centrum i stolicy australijskich sportów zimowych. Tutaj w zimie, czyli w naszym lecie europejskim, pada śnieg i to całkiem sporo i narciarstwo jest bardzo popularne. Za mną widzicie zresztą wyciąg i jest ich tutaj w okolicy naprawdę kilkanaście. Najwyższa trasa w Australii, otwarta całorocznie. Jest na dziesiątce najlepszych tras samochodowych świata. No, przełęcz na 1705, także ta droga tam przebiega po tej przełęczy dość wysoko, jak widać. Rozpoczynamy kolejny dzień. Jak widzicie, na kempingu owady dopisały. No i teraz zjechaliśmy już z gór i kierujemy się do miejscowości, w której poznamy trochę historii Australii. Najpierw się trochę ochłodzimy. Dotarliśmy do Glenrowan, malutkiej mieściny, która słynie z tego, że to tutaj w 1880 roku ostatecznie po kilku latach pościgu złapano Neda Kelly'ego. Kim był Ned Kelly? Był to rozbójnik, który w okolicy grasował razem z czteroosobowym gangiem. Neda Kelly'ego moglibyśmy porównać do naszego Janosika, ale nie zabierał on klasycznie bogatym i nie dawał biednym, ale zrobił coś innego. Otóż kiedyś napadł ze swoim gangiem na bank i spalił księgi długów, przez co najbiedniejsi nie musieli oddawać pieniędzy bankowi. Spory co do tego, czy Ned Kelly to bohater narodowy, czy zwykły bandyta, trwają do dziś. Faktem jest, że został złapany, osądzony i powieszony za morderstwo. Miasteczko, w którym go złapano, żyje wokół jego legendy. Wybudowane zostało muzeum oraz inscenizacja animowana, w której pokazane jest, jak złapano tego Janosika i Ironmana w jednym. Mimo swojej niezwykłej zbroi, Ned Kelly podczas obławy i strzelaniny, która wywiązała się tutaj w miasteczku, został trzykrotnie ranny. Udało mu się uciec do buszu, gdzie spędził dwie doby, ale wrócił do miasteczka wycieńczony z wykrwawienia i odbył swoją słynną szarżę na przedstawicieli policji. Wtedy to został pojmany. Tuż przed egzekucją Ned Kelly powiedział swoje ostatnie słowa, które stały się znanym sloganem w Australii. Brzmią one "Such is life", czyli takie jest życie. Slogan ten przekradł się do użytku codziennego w Australii i używany jest do dziś. Thank you.
kolejne kilometry za nami. Jak widzieliście, jechaliśmy bardzo krętą drogą przez Park Narodowy Kościuszko już i teraz dotarliśmy na przystanek pod szczytem, 10 km od szczytu i idziemy zdobyć najwyższą górę Australii, górę Kościuszki, jak wszyscy doskonale wiedzą. I ktoś może zapytać, co się stało z przejrzystym, pięknym powietrzem. Jak widzicie, sporo dymu w okolicy. Trwają pożary w tym momencie i w Wiktorii, i w Nowej Południowej Walii. No i ten dym się tak kumuluje, że po prostu wszędzie jest bardzo słaba widoczność. Wszędzie ten dym się odczuwa, wszędzie go widać. Przerwa na rozdrożu w chatce. 6 km za nami, jeszcze 3 km na sam szczyt do góry. Rozpoczęliśmy atak na szczyt. Jesteśmy tuż, tuż. Jest to najwyższy szczyt w Australii, ma 2228 metrów nad poziomem morza. I pewnie jak większość z Was wie, nazwę dobrał polski odkrywca i podróżnik Paweł Edmund Strzelecki, który jako pierwszy wszedł na ten szczyt, ale tak naprawdę wszedł na szczyt obok i myślał, że to właśnie najwyższy szczyt. I dopiero rok później zorientowano się, że właśnie ten szczyt, na który wchodzę, jest tym najwyższym i przeniesiono nazwę, aby Góra Kościuszki nadal była najwyższą górą w Australii. Szczyt zdobyty, schodzimy na dół i odwiedzamy jeszcze jedno miejsce po drodze. Jest nim Centrum Komunikacji Kosmicznej, obsługiwane przez NASA. Jedno z trzech takich miejsc na świecie. W tym kompleksie znajduje się wiele anten i właśnie największą z nich widzicie za mną. Ma ona 70 metrów średnicy i jest największą anteną na południowej półkuli. Tuż obok stacji badawczej znajduje się muzeum, w którym znaleźć można wiele przeróżnych eksponatów związanych z odkrywaniem kosmosu. Jednym z ciekawszych eksponatów jest próbka skały księżycowej, a tuż za nią znajduje się kombinezon astronauty. Wśród eksponatów znaleźć można wiele modeli, tak jak ten za mną. Jest to model wykonany w skali 1:1 łazika, który wylądował na Marsie. Można również obserwować wiele przepięknych, niesamowitych zdjęć wykonanych w kosmosie. Można się również pobawić, aby zobaczyć różne obiekty z kosmosu oraz Ziemię na żywo. I tak mamy 3 stacje badawcze do wyboru oraz kilka sygnałów z różnych satelit odbieranych właśnie przez te stacje. I tak możemy zobaczyć na tym ekranie na przykład naszą Ziemię na żywo. W centrum odniesiono się również do najbardziej popularnych 5 teorii spiskowych dotyczących lądowania na Księżycu. Zrobiliśmy zdjęcia wszystkich z nich i wrzucimy je za chwilkę, na kilka sekund każdą, więc możecie sobie zatrzymać film, przeczytać i może znacie jakieś kontrargumenty na temat tego, jak zostały one wytłumaczone oficjalnie przez NASA. Napiszcie w komentarzach, może się wywiązać z tego całkiem ciekawa dyskusja. Dotarliśmy na wschodnie wybrzeże, czyli w sumie do końca tego etapu. No i przebyliśmy drogę wspaniałą przez góry, lasy, pożary, aż dotarliśmy do czystego, pięknego powietrza. Dziękuję ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście, jeśli tak, subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych udanych misji kosmicznych.